Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku mamy dla Was informacje o końcu tylnego napędu w AMG, piękne Alfa Romeo Lia oraz nowy Opel Corsa. Startujemy! Na sam początek informacja, z którą czujemy się nieswojo. Od 2021 roku wszystkie modele Mercedes AMG mają ulec elektryfikacji, a poza tym zniknie całkowicie opcja napędu na tylną oś. Przyczyną jest niski popyt. Nawet w przypadku sportowych samochodów tylny napęd przestał być pierwszym wyborem, od kiedy wprowadzono w E63 Formatic Plus z trybem drift. Z jednej strony to decyzja smutna, z drugiej nadchodzi pocieszenie. Wspomniany tryb umożliwia przeniesienie całości momentu obrotowego na tylną oś. Dzięki temu, dysponując na co dzień łatwiejszym w prowadzeniu i bardziej przewidywalnym sportowym samochodem z napędem na obie osie, możecie nacieszyć się uślizgami tylnej osi. Taki system pojawi się też w nowej A45 AMG. Ferrari w tym momencie nie ma w ofercie żadnego samochodu, który byłby bezpośrednim następcą F40, F50, Enzo czy LaFerrari. Znany Wam już grafik Rain Price zaprojektował samochód, który mógłby być odpowiedzią na potrzeby fanów motoryzacji. Tak naprawdę jest to przemodelowane Ferrari J50. Z przodu widzimy wąskie LEDowe reflektory oraz spore wloty powietrza w zderzaku, na masce i na dachu. Wyróżnikiem tyłu jest gigantyczne skrzydło. Jak Wam się podoba ta koncepcja? BMW M8 jest już bardzo bliskie premiery. Model ten jeszcze w pełnym kamuflażu został przyłapany podczas kilku rundek na torze Nürburgring. Bawarski producent umieścił pod łaską tego samochodu nieco mocniejszą wersję silnika V8 z nowej M5. Prawdopodobnie będzie generować około 620 koni mechanicznych. W kwestii wizualnej względem BMW serii 8, M8 otrzyma sportowy pakiet stylistyczny z wlotami powietrza, nowe obręcze kół, nową lotkę na klapie bagażnika, mały dyfuzor oraz cztery końcówki wydechu. Oprócz M8 Coupe, które widzicie na filmie, pojawi się jeszcze wersja Grand Coupe. Również bawarski producent w zeszłym miesiącu ruszył ze zwiastunami nowego elektrycznego BMW i4. Do tej pory mieliśmy wiele okazji, by zobaczyć samochód z zewnątrz, a dzisiaj dzięki motoryzacyjnym paparazzi udało się uchwycić wnętrze nowego auta. BMW i3 oraz i8 posiadają unikalny projekt desek rozdzielczych, jednakowoż w i4 jest on bardzo podobny do tego w nowej serii 3. Jest to odrobinę rozczarowujące. Przed kierowcą znajdzie się pokryta skórą kierownica oraz elektroniczny zestaw zegarów. Na środku będzie ulokowany ponad 10-calowy ekran systemu infotainment. Całe nadwozie jest wciąż pokryte kamuflażem, ale już teraz widać, że będzie się ono nieznacznie różniło w stosunku do nowej trójki. Będzie to najnormalniejszy z elektryków BMW. Producent nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat osiągów. Auto ma przyspieszać do setki w czasie około 4 sekund oraz osiągać prędkość maksymalną równą 200 km na godzinę. Najważniejszy jest tu akurat zasięg, który wynieść ma według WLTP aż 600 km. Alfa Romeo Lea, czyli Linea Emozionata Aerodynamica, to dzieło stylisty Luigiego Memoli, który stworzył wizję sportowego samochodu, odwołując się do klasycznych aut z lat 60. i 70. Widać tutaj inspirację Alfą Romeo Tipo 33 Stradale, z boku mocno kojarzy się z Lamborghini Miura oraz innymi super samochodami z tamtej epoki. Nie zabraknie tutaj okrągłych świateł z tyłu czy delikatnego Scudetto z przodu. Futurystycznym dodatkiem są wąskie przednie lampy oraz LEDowe okręgi z tyłu. Niestety to tylko koncepcja. Jednym z najważniejszych samochodów dla francuskiego Opla jest nowa Corsa. Szósta generacja nadchodzi wielkimi krokami, jest niemal gotowa do debiutu. Będzie to całkowicie nowa konstrukcja, wspólna w wielu elementach z zaprezentowanym w Genewie Peugeot 208. Będzie z nim dzielić całą platformę, silniki oraz systemy bezpieczeństwa. Aktualnie producent przeprowadza ostatnie testy drogowe. Co wolelibyście kupić, nową Corsę czy nowego Peugeot 208 i dlaczego taki wybór? Dzięki za obejrzenie dzisiejszego Na Poboczu. Zobaczcie również wczorajszy odcinek testu z Hyundaiem i 30 Fastback. Subskrybujcie kanał i oglądajcie nas również jutro rano. Hej!